Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no to Ratropolis. I cóż, dzisiaj zmierzamy się po raz kolejny z nawigatorem. Gdzie konkretnie? Nie jestem pewien. Pustynia albo las. Przy czym, nie wiem czemu, ale jestem w stanie powiedzieć, że jestem bardziej skłonny iść na pustynię. I tak. Jako, że wiem, że mówiłem, że będę grał na zerówkach i tak dalej, to okej, ale powiem wam szczerze, to nie, no po prostu najchętniej bym już zaczął po prostu na maksa, ale no mam ochotę na jakieś większe wyzwanie, więc tak piątka, tak standardowo. I wiem, że niby zmniejszam z powrotem do zera dla szamana bodajże, ale nie, ja naprawdę nie chcę, by to było za łatwe. Więc tak. Zaczynamy, siadamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Standardowo, tak dosyć. I tak, co my tu mamy? Domek? Oczywiście to był błąd pewnie. Zboże. Dobra, niech leci, w sumie lepsze to niż nic. Dobra, rabunek, super. Jak to się zrobi, to zaraz będziemy mogli zarzucić garncarstwo, sery, majtka i innych takich, inne takie sprawy, które same w sobie nie dają dużo, ale no. Okej, garncarstwo, ser, majtek. Przetasowanie, standardowo i teraz tak. Strażnicy, jeszcze jeden majtek. Kolejny, tak, tak. Dobra, wyjdziecie tam już i czekamy tylko na moment odpowiedni, żeby naładować karty ewentualnie. No cóż, nawet nie wiem, co mam powiedzieć tak szczerze. Poza tym, że minęło już naprawdę dużo czasu, od kiedy ostatnio grałem Ratropolis. No i trochę się za tym stęskniłem. Żeby nie było, nie, to nie jest od ostatniego odcinka czy coś. Chociaż w sumie... Co w sumie to jest od ostatniego odcinka? Dobra, nie wiem, co ja gadam. Dobra, nieważne, to się wytnie, jakieś głupoty gadam. Ale no, ogólnie to, że się stęskniłem, to tak, jest prawdą. Po prostu jest to Ratropolis jako taka jest gierką, która moim zdaniem jest naprawdę przyjemna i relaksująca. Owszem, są wyzwania, owszem, jest różne. Powiedzmy, są różne właśnie te problemy czy coś, ale... No. Chyba naprawdę ostatnio to jest gra, przy której największego relaksu zaznaję czy coś. Dobra. A co my tu mamy takiego fajnego? Za połowę ceny murek, dobra, wezmę i pirat. Pirat zawsze jest dobrym wyborem. Wiecie, wielki rozgłos, ale... No... Po prostu warto go mieć. W moim odczuciu to jest naprawdę porządna jednostka. I uwaga, uwaga, zaraz zobaczymy, co dostaniemy. Clown, plus jeden sekund następnego czasu fali, kiedykolwiek zagrywasz karty 5, co? Co 5 kart się opóźnia... Fala chyba, albo 3 domy. Może to jest głupota, może Clown jest jednym z najlepszych czy coś, ja się na tym nie znam, ale... Ja powiem na razie dziękuję, wolę domy. Dobra, tak i teraz stawiamy chałupy. Ile tylko wlezie. Dobra. Ogarnięty i teraz domek, usuń kartę albo złoto. Domów mam wystarczająco dużo na ten moment, więc chyba... Chyba zrobię największą głupotę, jaką można na tym etapie. Czyli zacznę usuwać mniej przydatne karty. Czytajcie, sery. Naprawdę, pewnie to jest największy błąd, jaki mógłbym popełnić, ale no... Trudno już, słowo się rzekło i te sprawy... Co się stało, to się nie odstanie. W ogóle. Więc no... Po prostu zobaczmy, jak to pójdzie dalej. Okej, cek, majcek. Tego dorzucimy, co? Co prawda coraz mniej to już jest korzystne, ale... Jeszcze na szczęście jest taki czas, że no... Zanim tak prawdziwie straci przydatność, to minie sporo czasu. A poza tym niedługo pewnie jeszcze znajdziemy sposoby na obniżenie tego wszystkiego. Okej. Jeszcze jeden pirat, jeden on. I okej, tutaj jakoś sobie przytrzymają, tam też muszą przytrzymać. Będzie dobrze. W sumie z tą ilością chałup, którą mamy, to
Raczej już szczurów nie ma co się martwić też tak szybko. Żeby nie było tak, widzę, że zostało mi tylko jeden wolny w sumie. To jest ich 5, to jest ich 6, dobry, to jeszcze jeden taki. Chyba powinno być dobrze. Dobra, Bard. Oj, Bard. Oj, ryzyko spore, ale weźmę. Powiem szczerze, wezmę. Liczę na to, że zdobędziemy tych questów wystarczająco dużo, żeby móc korzystać z Barda jakkolwiek. Więc no. Dobra, kamienną skórę tam mają jedną, tu też jedną dorzucimy. Jedynego pirata tutaj. Barda nie ma co kłaść, jeszcze za wcześnie. Więc tak. Chodź, Tawrogi. I zobaczymy naprawdę, jak to wyjdzie, tak. Nie wiem, czego tutaj szukam tak bardzo w tej talii. Okej, tu jest ich tyle, to tutaj się dokładam. Jest spokój, w sumie nawet nie wiem, co mam mówić. Dobra. Okej, wiecie co, tak na obecny moment to chyba jedyne, czego tak naprawdę nam potrzeba, to murów i domów. Oczywiście poza jakimiś kartami, które naprawdę jakieś większe kombo zaczną robić i połowa złota za poziom przywódcy. Może być, jeśli dobędziemy później jakieś karty, które są od tego mocniej zależne, to no. Jeśli to będzie, będę zrobił później. Dobra. Oczywiście, że uruchamy rabunek, jak tylko jest okazja. I dawaj, co? Kupiec, masz coś ciekawego? Pomarańcz, pirat, jakieś takie inne mniej przydatne rzeczy. Wezmę. Szczerze wezmę, bo to mogą być naprawdę dobre karty. I wiem, że ogólnie to pewnie nie najlepsza decyzja, ale co mi tam to interesi. Okej, nadciągałem, to dokładamy, tak. I co mamy? Czynsz. Okej. I męstwo. Nie. Tamtego nie. Czynsz mogę narzucić, wiecie, dobra karta nawet. To jest tak. Inhibitor aktywny, na każdy 60 sekund zatrzymanie dwóch złych kart w ręce, a tutaj aktywny co 30 sekund bierzesz dwie karty pracy. Tym razem powiem pas. Naprawdę nie czuję użyteczności w tym akurat. Ale no. Dobre. Naprawdę dobre. Rzeczy się trafiają. Gdyby to jeszcze ulepszyć, to pewnie byśmy mieli szansę dostać jeszcze lepsze jakieś rzeczy. Dobra, bomba zdecydowanie. Nawet się okaże, że niepotrzebna, to warto mieć taką jedną. Wiecie, w sensie potrzebna do jakichś wydarzeń. Dobra, chodź ta, boss. Idź ta. Tak, tak. Mam spokój, tu nadciąga bossu. Niby takie wielkie niebezpieczeństwo i w ogóle, ale szczerze powiedziawszy, postawimy tu bombkę gdzieś i zanim jeszcze zdąży dojść, to już będzie po sprawie prawdopodobnie. No, z taką ilością dzidowników bombą, to nie ma co się martwić. Dobra. W dodatku za każdy budynek, ulepszenie karty albo ekspansja terytorium. Oj, nie wiem, co za dobre. Dobra, mogę jeszcze cofnąć, zobaczyć. I co będzie teraz? Normalnie rzadkie. Dwie, a co? Co? Nie wiem, czy rybactwo jest zbugowane. Czy jak, że po prostu drugi poziom nic nie zmienia? Zaryzykuję, chcę to sprawdzić, wiecie, po prostu. Jeśli się nie zmienia, no to chyba mam temat do poruszenia z twórcami. Jeśli się nie zmienia, opis tylko, okej. Warto będzie to zgłosić. Ulepszę sobie kartę wojska, dobra. No, nie najlepiej. Sytuacja jest jaka jest, to użyjemy może tego. O, zdecydowanie dobre. To nie aż tak, ale może się przydać. Dobra. Na wszelki wypadek, tak. No niestety te dwie już niekoniecznie się przydały. Okej.
Szkoda tylko, wiecie, że nazwa się nie zmienia, bo jednak to jest mocno mylące. Przepraszam, jaka nazwa, no opis w sumie. Poziom przywódcy... Tutaj co, mamy... Questy, zdecydowanie, ale będą zapychać nam rękę mocno. Ale no... Zdecydowanie wartość, mam barda. I poza tym same w sobie efekty też nie są najgorsze wcale. Nie. Nie wiem, jak do końca to ma działać. Z tym dobierz, ale dobra. O, nie. Mhm, constable. Fajne. Boss, plus jeden mag plus do karty wojskowej za każdy... dwa punkty rozgłosu, które posiada. Super. Ale to... uff, to by dało nam sporo. Oj, nie wiem. Jeszcze co, nie, naprawdę nie wiem, które wybrać. Boss będzie dobry dla piratów, ale w sumie tylko piratów. Dobra, prawdę mówiąc, zniszczyłem moje miasto niezliczoną ilość razy. I nagle proszę, jak dużo ich mamy. Jeden tutaj, to tam, to tu. Czy to się przyda? W sumie chyba nie, ale... postawię na wszelki wypadek, zawsze może coś nagle mi przyjdzie do głowy. Zobaczmy, jak to działa. A, dostaję za darmo ich po prostu. A, i przy okazji mam odpowiedź, co to są za takie pseudo, jak ja to nazywam, grube szczury. Teraz zdecydowanie to jest odpowiedź na moje tamto pytanie. Wiecie, długo nie pożyję ani nic, ale... no, przynajmniej mamy kolejne wsparcie. To jest ich 14, tutaj 11, dobra, czyli tutaj on, tutaj on. I jesteśmy na barwę. O nie, nie będę nawet używał, bo nie mam po co. Jak idzie z tym? Jeszcze minuta i będę mógł pierwszego questa wziąć, żeby bard zaczął cokolwiek robić. W sumie jeśli bym nagromadził dużo questów w ręce. Tacy bardowie. Dostałem do ataku i dużym ilością ich. Mogę jeszcze odmienić losy bitwy. Zresztą wiem, że potem tamto wszystko, co jest z tyłu, będzie ginęło w sekundy. Są drogą, to jest tylko dwóch takich. Zdecydowanie trzeba dostawić. Już się skończyli, super. Po prostu super. A tak dla wszystkich, ale ekonomista? Nie. Aresztować wszystko, tego tchórza czy coś, dobra. Jakieś fajne. Pistolet siasz, no. Chyba nie muszę mówić. Chyba naprawdę nie muszę mówić. Wyrocznia. Wycofanie. Nie, nieprzydatne. Tutaj coś lepszego. A. Dobra, nie ogarniam. To zdecydowanie fajne, co? Dobra, biuro gildii. Necronomicon, jak on działa? Kiedykolwiek w ręku, wszystkim za każdą kartę umiejętności, a tutaj... szpej. Kiedy w ręku, mnóstwo kosztu dla wszystkich kart budynków. Oba nie są szczególnie przydatne, to jest zagra kartę umiejętności, to zbądź kartę budynków. To będzie łatwiejsze. Poza tym, bardziej nawet mi chodzi o same zadania, niż o jakieś efekty. Więc no. Dobra, chcę. Na wszelki wypadek to. No coś widzę, że ich jest dużo. Bez wsparcia tych, wiecie, jednostek tylnych, to raczej za dobrze nie pójdzie. Okej. Okay. Dobrze. Nawet bardzo dobrze. Co my tu mamy przy okazji? Inwestycja. Co ciekawe, ale nadal niezbyt bezpieczna. Pudło i mur. Ale nie wierzę, jest moje ulubione pudło, a nie mogę go użyć, bo mnie nie stać. Cóż, problemy ze złotem coraz większe.
A, jeszcze oni się zaczynają, no super. No to chyba tyle by było. Naprawdę, to już chyba tyle by było z jakichkolwiek szans na cokolwiek. Dobra. Prokreacja, nie no, pudło. Powiem wam szczerze, muszę brać pudło. Nie jest on może najlepszy, jestem tego świadom, ale... Pudło jest naszym ludziom na przetrwanie. Doradca wojskowy. 2,8 dla wszystkich. 100% ataku, a tutaj karty innych dowódców są ulepszone, kiedy będzie się zdobywał. O, bardzo fajne, mamy karty, które to nawet dają. Ale jest to losowe. A to jest pewniejsze. Ech? A co? No, nawet fajny. Ale tak, najpierw trzeba murek. Potem jak murek będzie, to przekazać jednostkom, żeby tam poszedły se. Potem tak, tak. Poczekać na pieniądze. I wezwać elementalistę, po to, żeby było jakiekolwiek wsparcie dla tych na tej stronie. Wiem, że są ogólnie niewielkie, ale... Nie ma co się przejmować. I jak tutaj? 3 karty już zdobyte, super. Jedną wieżę w takim razie stawiamy. Tu jeszcze wieży nie ma, ale... Lada momentu ją postawię oczywiście. Obrona cywilna, no albo Banshee. Banshee. Sama pojedyncza ci dużo nie zdziała, ale no. Wiecie, przynajmniej cokolwiek jest. To ciekawe nawet, ale... W sumie jeśli mam grać pod misję, to może to być dobre nawet. Inaczej szybko by nam się zapychała ręka. A tak to przynajmniej te misje nie będą już takie... ...wrzęce. Dobra, minus 4 podatku. Niebezpieczne, ale niech będzie. Excalibur. Zdecydowanie dobry wybór, tylko nie widziałem, jaki tam jest efekt wymagany. Trzymaj się tym kart. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić. Ale niech będzie, że tak. Spróbujemy. W sumie nawet nie wiem, po co klikałem tą moc. Okej. Wieża strażnicza. Żeby nie było, co? Jeden tutaj, bo w sumie ich nadal brakuje. I w sumie zdecydowanie teraz muszę trochę się skupić na zarobkach. Mam za mało rzeczy, które mają mi pieniądze dawać, za dużo rzeczy, które mają mi walczyć. Co nie zmieni jednak faktu, że no... Tawerna i inne takie, które brałem, są dosyć konieczne. Nie. Nie. To można ulepszyć w sumie. A co się stanie tutaj? A, zmniejsza wymogi. Fajnie, że zmniejsza wymogi, ale... Nie czuję, żeby to miało sens. Tutaj 40 zł. A. Czyli pudło po prostu powoduje, że no... W sumie pewnie tutaj też złoto ilość się zmienia, ale... Dobra, mniejsza z tym. Nie chcą pudła, to nie biorę pudła. Tu 120 zł. W sumie się dużo nie zmienia, można byłoby wziąć jednak. Tu będzie w ten sposób plus 15. Nie wiem, czy jest to opłacalne tak naprawdę. Zaryzykuję z rabunkiem. To tylko, że no. Mieszczurów nie ma. Dobra. Musi jakoś się udać. Nie ma, że nie. Ekspedycja, super, ale niekoniecznie potrzebne. O, to się przyda. I już na nic innego mnie nie stać. Dobra, to teraz co? Jakiego szczególnego? Darmo w dom. Dobrze. I oczywiście pudło już zaczyna działać. Pomału, mało, ale wiecie, jego użyteczność się pokaże na przestrzeni rozgrywki. Okej, dobra, mam coś, co można doładować. Oczywiście, że mam, więc tak. Aha.
Mam mało złota, więc mógłbym niby to kliknąć, ale... Dobra, nie potrzebuję jeszcze kolejnej karty, która będzie mi blokować wszystko, więc... Czy tu jest cokolwiek? Nie. Więc domek. Wiem, że nieopłacalny i w sumie to już niedługo zapkam wszystko, co mam tymi domami, ale no... Niestety, tego chyba sytuacja wymaga ode mnie teraz. Turniej strzelniczy. Dobra. Zobaczymy, czy mi się coś uda. No niestety. Gdyby to jeszcze nie miało opóźnionej reakcji, to fajnie by było. 220, to i tak nie jest źle wcale. Więc no, jakoś coś przynajmniej udało. Rybactwo to jest najgorsze. Pewnie nawet jeśli go użyję, co? Nic ciekawego z tego nie wyniknie. Aha. Fajne, ale nie. Tego nawet nie mogę chyba użyć? Nie, no mam rybactwo w sumie. W sumie rybactwo jest teraz moim nadzieją, to że się uda. Medyk. Niech będzie tutaj. Okej. W sumie nie pomyślałem o tym, że w sumie to rybołówstwo, rybactwo, jak zwał, tak zwał, to jest to, czego ja potrzebuję. Nie, ładunki się skończyły. Czy jest tutaj cokolwiek? Oczywiście, że chałupa. Może nie mam jak usuwać kart. Bo teraz nie będę ukrywał, bardziej by mi się przydało usuwanie niż zdobywanie kolejnych. Dobra, boss nadchodzi pewnie. Wraz z nim też nasza śmierć, ale spokojnie. Nie ma co być przesądnym, nie ma co panikować. Może jakoś sobie poradzimy. Dobra. Okej. Okay. No, w przypadkach mam już dosyć masywną armię. No nadal mniejszą znacznie, ale no. Co? Używasz karty aktywne? Co? Dobra, nie rozumiem o co chodzi, ale... Niech będzie, czy tutaj jest cokolwiek ciekawego? Tulipan. Czasochłonne. Nieopłacalny na początku, ale już... No i chyba po pierwszym zagraniu już następne jest opłacalniejsze. O, jak dobrze. Rybołówstwo się odnowiło. Czyli teraz tak, jest tutaj cokolwiek przydatnego? Nie. Rybołówstwo, bazar i rozładowanie. A, nie. Bazar się działa tak jak ja myślę, to się przyda na pewno. Nie ma sensu. No, tak, nawet mocno nie ma sensu. Więc no, ewentualnie bombę dostawię tutaj na później. I akurat nawet pewnie nie zdąży wybuchnąć sensownie. A zapomniałem, że ta karta ma problemy z ładunkami. Tak. Fajny quest. Zdobądź kartę umiejętności, pierścień wieczności. A nie. Usuń 7 kart. O. Nie najlepsze, nie najgorsze. Warto może spróbować. Dobra, jednego tutaj trzeba dostawić, zdecydowanie. Skrzynka. A w skrzynce złoto lub kamienna skóra. Niech będzie kamienna skóra. No to zamówię, niech tylko się dostanie tutaj, to nakładam właśnie na tą stronę. Co to? Fabryka ognia z... Okej. To jest naprawdę dobra karta, jeśli ma się mało złota. Okej. Robin Hood. Jest utrać od 0 do 100% złota, a tutaj
Tak samo, ale Robin Hood. Wiecie co? Wezmę Robin Hooda. Chcecie dużo, ale no. Pożyczka. Nie od razu lepiej. Co to jest? Majsterkowicz? Szczerze, zostawię go tutaj. Druida tu. Dobra. Sytuacja wygląda co najmniej ciekawie. O, przy okazji aktywowało się to. Super. Ale zanim to będę, wiecie, używał bezpośrednio, to muszę, podkreślam, dosłownie muszę poczekać na tulipana. W sumie tulipany będą bardzo opłacalne, jak już trochę się rozkręcą. Ale no, do tego muszą mieć ładunki. Dobra. Dobrze jest tylko, że szczurów nie mam. A, łowisko? Piękne. Piękne, tylko że już na to miejsca nie mam, więc... czy jest tutaj coś, co bym mógł użyć tak sensownie? Nie, więc wyrzucamy wszystko. Czy na łowisko jest tu gdzieś miejsce? Idealnie. Tak, to rozbiórka, kamień. Kamień bezużyteczny. Nieważne ile razy będę widział tą kartę, nadal będzie tak samo dla mnie zabawne, że w ogóle też dostajesz się jako kartę. W ogóle ciekawie, czy ktoś był na tyle odważny, ujmując to w ten sposób, żeby użyć kamienia, dostać z powrotem. Dobra, 5 zł za ser. Nie za dużo, ale okej. Okay. Zawsze przynajmniej się pozbywam nie za darmo. Dobra, jak to jest ze strażnikami swoją drogą? 4, a tutaj ilu ich jest? 5. Dobra, to nawet nie jest tak źle. Okej, okay, super. Gdzieś ktoś umarł. Zobaczmy teraz swoją drogą, jaką kartę mogę wybrać. Dobra. Nie rozumiem, co to jest, coś jest chyba zepsute. Zbierz podatku runy do 7? Nawet nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Naprawdę. Trzeba chyba podnieść podatek o 7 czy coś. Kiedy otrzymujesz w ręku złoto, kiedy jest w ręku... Kiedy w ręku otrzymaj złoto równe 200% obecnego podatku, kiedykolwiek użyjesz karty ekonomii zielona. To eliksir za zagrywanie wojska. O, to będzie dobre. Dobra, tutaj co mamy? Domek. Jakaś fajna karta może? O, zdecydowanie co? Chociaż nie, bo potrzebuję czegoś na szczury w sumie. Pieniądze to już nie taki problem. No cóż. Domek. O ile mam w ogóle miejsc. Wow. Powiem wam szczerze, że to chyba pierwszy raz od dawien dawna, kiedy czuję, że zabrałem sobie całe miejsce, które jest. I w sumie to jest nawet prawdziwe. Dobra, mniejsza z tym. Pora stawać kolejny mur. Chociaż nie wiem, czy... Tak powiem wam szczerze, czy to nie jest ten moment, w którym jest kara za stawianie murów. I w sumie nawet nie wiem, czy spotkaliśmy się z tym kiedykolwiek na nagraniu, żeby mieć karę za stawianie murów. Żeby nie było tak, to jest prawdziwa rzecz. Najczęściej te kary są dosyć spore, ale no. Nie będę was okombał, nie pamiętam, czy udało się to trafić niestety na nagraniach, czy na szczęście tego nigdy nie było. Ale dobra, mniejsza z tym. Krabunek oczywiście. Przetasowanie można. Dobra, akurat 3 powodzie się trafiły, to łatwo się ich pozbyć. Tak, dorzucamy tulipana. A, poziom przywódcy, karta buntów. 3000 zł z 7 szczurów. Chyba poziom przywódcy to zdecydowanie lepiej. Ulepszenie karty, dobra. Mogę. Tulipan będzie trochę droższy, ale też będzie więcej zyskiwał na wartości. Nie, pistolciarza, wiecie. Co by było, nie było, jednak jak się ich ulepszy w ten sposób, to będą dużo skuteczniej się rozwijać. Więc no. Wszystkie swoje karty ekonomii zamieniają się w karty wojska i na odwrót. Oj, to może być ryzykowne. Wow. Miałbym dużo ekonomii, mało wojska. Ale jeszcze tego głupiego starego prysonia. Nie chcę ryzykować, wiecie, to mam naprawdę dobre karty. Z ekonomią mnie kiepsko. Dosłownie patrz, no. Straciłbym całą ekonomię i miał pełną ekonomię, mało wojska. Ja rozumiem, że to może być naprawdę dobra opcja. Nie przeczę, ale...
No niestety czuję, że obecnie mój styl gry trochę temu nie sprzyja. Dobra, przy okazji zaraz zaczniemy tutaj ogniozbiornik, czyli tą maszynę ogniową chyba do budowniczego. Nawet nie wiem, czemu to stawiałem, ale jak już jest, to niech sobie będzie. Ojej, to jest aż za 4 szczury. Dobra. To był błąd, ale już jak jest, co go dostawię. Po prostu. A tutaj co dostaniemy? Bardzo fajne, ale niestety nie teraz. O! Gdybym miał 2 szczur, to byłoby super w sumie. 60 sekundach plus 40 zł od innych dowódców za każdy skonstruowany budynek. Trochę dziwne to jest. Ale chyba chodzi o to, że plusy do złota za budynek od każdego dowódcy innego niż ten mój podstawowy. Jeśli tak, to fajnie. O, usuń kartę, dobra. Jest usuwanie karty, to bunt. Usuwam. I przy okazji bazar. Mogę coś sprzedać fajnego na bazarze? To jest za 12, ale to i tak znika, więc nie ma sensu wielkiego. Tulipan mogę za, wow, dużo, dosyć. Misja 70. Fajne, ale nie. Zboże może? 28. A, garncarstwo? 20. Dobra, zacznijmy od zboża, bo w sumie na szczury to mam lepsze zastosowanie. Jeszcze na kliknięcie motyli, super. Labirynt? Super, ale i tak tego nie użyję. Otrzymaj 7 kart ekonomii. Kodeks przedwiecznych. Dziwne trochę. Pewnie tego i tak nie użyję, ale niech będzie, tak. Jakąś kartę na rozgłos. To mam. Dobra, osłabię sobie piratów, a ich mocno przytanie. I zaraz się tulipan kończy, to będę mógł na szczęście postawić. Co? A, dobra, tak, już. Niestety. Niestety przepadnie. Nie zorientowałem się. Ogniołucznik. Chyba, że... 60 sekund, nie. Chyba dostawię tutaj go, bo jednak, tak? I znowu mam taką samą sytuację, jak miałem. To postawię to od razu. Może ktoś się akurat złapie. Okej, super, przynajmniej tyle. Nie wiem, czy powinienem się z tego cieszyć, bo to w sumie jest źle, że tak tracę szczury. A, super, już nie ma tu żadnej armii dosłownie. Ja naprawdę, nie ciekawa sytuacja. Żeby sobie poradzić, na pewno trzeba dostawić barda, pistolciarzy i innych takich po prostu przy każdej możliwej okazji. Co to za wydarzenie? Okej. Okay. Dwie wieże strażnicze, albo wszystkie budowane drewniane mury obronne zostają mocnymi kamiennymi. Oczywiście. 500 zł w zamian za to, że wszystkie moje mury stają się lepsze. Idealna opcja. Tulipan? Nie, niestety nie mam na to szczurów teraz. Kolejny bard, zaryzykuję i dodam. Tam. W sumie już niedługo będę miał mieczyka. I co, kolejny pisterciarze? Ryzykowne, ale niech będzie. Do tego majtek. I pirat. A, dobra, to... Ojej, tylko nie to. Kurzający strasznie jest ten bossu. Na szczęście jestem w stanie go przeżyć, ale nie zmienia to jego wkurzenia. No, tego, jak bardzo potrafi mnie irytować. Dobra. Jest coś jeszcze takiego wartego uwagi? Chyba nie, jeszcze mi wszyscy umrą, oczywiście, bo czemu nie? Strasznie, niech będzie, bo w sumie nie wiem, czy nie będę być zmuszony nawet do rozwoju terytorium. Dobra. Ale mniejsza z tym. Legendarne karty jakieś nie. Ulepszenie karty obecnej. Bard pewnie będzie miał plus 2.
inaczej mówiąc, potęga niezła. Szczerze mówiąc, co zrobię? Będą drożsi bardowie, ale będą przydatniejsi i to mocno. Dobra. Co? O, jeszcze kolejny quest. A co tu mamy? Labirynt i co? A nie. Żaden z tych dwóch nie chcę. Rybactwo może da mi coś, akurat co to się przyda. Mhm. Dobra, nie ma sensu. Nie ma sensu, muszę sprzedać coś już na bazarze. A buntowników da się sprzedać w ogóle? Kurde, co za 20. Fajnie. Dobra, tutaj mamy coś lepszego. Nie, drugiej fabryki nie będę stawiał. Jego i tak nie ma co czekać, więc no. Kolejny bard, kolejny tulipan niech będzie, strażnik. O! Teraz wiecie co, przydałoby się to coś, co przymroża karty, bym przymrożył sobie Excalibura i bym miał na permanentny po prostu plus 100% prędkości ataku. A tak to coś. Tak, właśnie jak już mówiłem, za dużo nie zdziałam. Aha, i czyli coś, co sami bardowie zostali? Bez jaj. Areszt, kowal, nie. Usuwanie karty, tak. Jaką kartę by się przydało usunąć? Jak szczerze... Garncarstwo. Definitywnie garncarstwo. I też mogę rozwalić, co to było. Który to budynek ten, bo to wkurza bardziej niż pomaga. Trudno, stracę to. Ale nie będę płakał z tego powodu. Jak dobieram dużo kart, wszystkie w większości tak bezużyteczne, więc no. Dużo się nie zmieniło w tej kwestii. Super, zobaczmy, też nadchodzą, a ja nadal nie mam niczego, co mogłoby mi w tym wszystkim pomóc. Mówiąc szczerze, jeśli coś mnie tutaj ma zgubić, to prawdopodobnie będzie to fakt tego, ile mam kart, a ile z nich w rzeczywistości jest do czegokolwiek przydatne. Szybciej. O, jak proszę. Jak pięknie znowu się pojawił. Gildia, nie? Tutaj jest coś fajnego. Domek, nie. Kartę zdobądź. Może byłoby coś fajnego, ale nie. Usuwanie kart, dobrze. To tak. Co by teraz wyrzucić? Szczerze bym wyrzucił majtka. Fajna karta ogólnie, ale... magazynowanie mnie po prostu ją dobija. Dobra, jest bazar, to mogę od razu coś sprzedać. Szczerze powiedziawszy... nie wiem co nawet. W sumie to bym mógł sprzedać, ale to jest za 5. Dobra, trudno się mówi. Jeśli bardowie na tym stracą moc... Tak, tracą moc. To trudno, ale no, mówiąc szczerze, to nie było aż takie przydatne jak... bym tego chciał. Złota bransoleta albo kamień filozoficzny? Okej. Akurat łatwo zrobić, więc tak. Czym tu mamy? 50% jeszcze tak. Jeden taki tu. Jeden taki tu. Rybactwo. Wódz. Dobra. Warto zapamiętać, może to się przydać. Robot górnik. Okej. To niech sobie kopie. Na spokojnie, wiecie. W końcu coś tam powinien wykopać sensownego. A to mogę wziąć, bo czemu by nie. Mapa skarbów oczywiście. Tutaj wodzu. I tak, tutaj damy dwóch. Tu dwóch. Jakoś powinniśmy sobie poradzić. Jeszcze co? Nie.
O, to z chęcią bym zarzucił, gdybym miał jednego szczera więcej. Ale niestety nie mam. I magicznie trafiam wszystko, co i tak typu dostawiałem, w sekundę ginie. Czyli też chyba przez ogień. Tak, zdecydowanie przez ogień. Bo ten ognisty łucznik to więcej problemów jednak niż pożytku, więc pozwólcie, że może go lepiej odeślę z powrotem. Aha, super. Po prostu super. Po prostu super. Nie, chyba nic już tutaj jakoś szczególnego nie zrobię. Więc no. Dobra, wracajcie. Nie, tego nie potrzebuję. Trzeba odbudować za co inne rzeczy. Ulepszyć kartę pirata. Zdecydowanie pirata, bo w ten sposób jeszcze więcej zdrowia będzie dostawał. I w sumie to jest moja ostatnia nadzieja na to, żeby jakokolwiek przetrwać. Poza, no, zdobyciem większej ilości kart przydatnych, a mniejszej tych wszystkich głupich kart, które, no, tylko przykrzają życie. Jak ten ognisty łucznik się okazało. Żeby nie było, wydaje się być sensowny, tylko problematyczny, co jest najwyżej. No, dobra, co by tu jeszcze móc sprzedać? O ile jest cokolwiek, co by warto było. Necronomiko nie działał? Nie, dobra, to będzie fajne, to się samo zrobi. W sumie tak, bo to nic wielkiego, to się zrobi tutaj. Nie, chyba nie ma czego sprzedawać, tak szczerze mówiąc. Co najwyżej pudło. Trudno. Ale niech już będzie. Okej, jak tu sytuacja? No i podobnie, że wszystko ginie w sekundę mi. Ich jest tak dużo, że nic nie jestem w stanie zdziałać. Czyli już wiem, od czego polegnę. Po prostu ilość tych wrogów nie pozwala mi efektownie się nawet bronić, więc... Naprawdę nie wiem, co mam zrobić i czemu ich nagle tak dużo przychodzi. Żeby nie było, wiemy, pamiętam, jak wygląda pustynia i ogólnie nie kojarzę nigdy, żeby tyle naraz tego wszystkiego przebiegało. Dobra, trudno. Mogę ich usłyszeć tu, ale nawet zanim przyjdą, co... Już po wszystkim będzie, niestety. No i tutaj mogę teraz szczerze przyznać, zgubiły mnie zadania. Gdybym miał mniej tych kart zadań, to byłoby zdecydowanie spokojniej, bezpieczniej w ogóle. A tak to cóż. Stało się jak się stało, ty. W ogóle wiecie co, jeśli tak przegrywamy, to... A, dobra, chciałem właśnie zrobić taki eksperyment, ale nie da się po prostu murów usunąć. Chyba, że to jest niestety, że nie da się ich usunąć, jeśli wiecie, za nimi są już jakieś budynki. No cóż. Może kiedyś się sprawdzi jeszcze raz, ale... Na obecny moment porażka. Fala 26. Nie będę ukrywał, i tak udało się dojść dalej na takim chaosie. Jeszcze się spodziewałem, że to będzie. Ale no... Ale to wiecie, że się zobaczy już w następnych podejściach. I póki co tu mamy? Kradzież, rozgłos 20 przy użyciu 30, znaczy 3 karty. Fajne. Co prawda drogie będzie bardzo szybko, ale wiecie, łatwy sposób na zdobywanie dużej ilości kart. Plus 40 rozgłos przy użyciu, kiedy rozmieszczona przez 10 max PZ, kiedykolwiek karta rozgłosu jest użyta. Wstrząsający atak 3. Nawet nie wiem do końca, co z tym chodzi, ale wiecie. Będzie kosztowny. Zdecydowanie będzie kosztowny i to bardzo szybko. Ale... No, może być fajna karta. I asasynacja, rozgłos 20, przy użyciu 10 obrażeń wybranym przeciwnikowi, plus 1 obrażenie za każdy punkt rozgłosu. Potężne. Będzie bardzo drogie, powiem wam szczerze, ale potężne. Zdecydowanie będę chciał sprawdzić tę kartę. Ale cóż, to już będzie w następnych epizodach. No i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, więc trzymajcie się. Hej, hej.